Kasia Herman u nas już za chwilę. Widzę, że stoi za oknem i mówi zimno, no zimno, zimno, zimno. Bardzo przepraszamy, ale za chwilę Kasia do nas wskoczy, a ja przy okazji sprawdzę, jak się jeździ po Poznaniu, po Gdańsku i po Katowicach. Chodź, Kasiu, proszę. Przepraszam, że czekałaś chwilę i zmarzłaś przy okazji. Cześć. Cześć, dzień dobry. Zapnij pas spokojnie. Jeśli chodzi o Poznań, z północy do centrum miasta 34 minuty, z S11 na zachodzie 33, ja bym chciała z A2 na północy 23, a ze wschodu 32 minuty. Jedziemy do Gdańska, bardzo proszę. Mówisz, masz, tak to u nas wygląda. Żeby dojechać teraz do centrum Gdańska, powiedzmy z Sopotu, 20 minut z Gdyni, 50 minut z Pruszcza, 16 z Nowego Dworu, jakieś 54 minuty i zostały nam jeszcze Katowice. Do Katowic nie? Nie. Pani sobie nie życzy? Nie dziś. W Katowicach teraz macie spokój na drogach z Bytomia do centrum Katowic 17 minut, z Tychów 19, z A4 około 25 minut. Katarzyna Herman. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Miło Cię widzieć. Jak się masz? Cudownie. Słońce jest piękne, więc mam się cudownie. Gdybyśmy jeździli w deszczu, myślę, że nie miałabym takiej rezerwy. Wczoraj tak, była na to szansa. Kiedy się przygotowywałem na spotkanie z Tobą, znalazłem jeden z takich, to nie jest cytat, ale to jest fajna historia mówiąca o Twojej przeszłości, czy drodze właściwie do miejsca, w którym jesteś teraz, kiedy to szef teatru Lalek powiedział, dobrze mówi, albo rektor szkoły lalekarskiej mówi, nie szkoda takiej twarzy na parawan, wyślijmy ją do Warszawy. Chyba nie chodziło mu o twarz, nie wiem, to było tak dawno temu, chodziło mu o wzrost, że będę ciągle w jakimś takim przykurczu, mam 1,70 m, to duże jak na aktorkę za parawan. Paru kolegów tam się bardzo za parawanami wysokich męczy. No dobrze mi życzył, pomógł mi bardzo, przewiózł mnie. To prawda, że cię sam wsadził do pociągu i powiedział, jedź dziewczyna, tak. Na drogę? Tak, zdaje się, że to, też coś musiał jakoś tam pomóc w papierach, bo egzaminy do Warszawy już były zamknięte, ale ponieważ szkoła w Białymstoku jest filią tej warszawskiej, to chyba coś takiego mógł zrobić. I się udało. Ostatecznie. I się udało za pierwszym razem, chociaż nie, chyba nie było łatwo, bo zdaje się, że profesor Engler uważał, że w ogóle nie mam warunków na aktorkę fizycznych. Ale co, za wysoka? Głos nie za taki? Wysoka znowu, może twarz nie ta. Uważał inaczej niż rektor tej szkoły w Białymstoku i dał mi zero za warunki zewnętrzne, ale za to bardzo dużo za interpretację, za głos, za wrażliwość. Chyba też tam jest taka skala, jak ocenić wrażliwość w punktach od zera. Bo ja do tej pory znałem egzaminy ze szkoły aktorskiej tylko od Głowackiego. W takiej książce Z głowy napisał, że on się zakochał w jakiejś kobiecie i wiedział, że może do niej się dostać tylko przez szkołę aktorską, więc poszedł na egzamin, zdawał, ale kazali mu szumieć jak wierzba i turlać się jak jajko i po prostu mu się nie udało. No. Więc ja mówiłam taki kawałek wierszy Iwaszkiewicza o świętej Agacie, która wchodzi gdzieś do świątyni i kazano mi, pamiętam, mówić to jak żebraczka, ale miałam ciekawą, to było takie zadanie, że jak znienacka, jeszcze w komisji tam siedzi Maja Komorowska i paru innych takich profesorów, którzy się gdzieś tam... A pojedziemy tamtędy? Tak, chcesz? Ty mówisz gdzie? Tam jest najpiękniej. Ja mówię dobrze. Gdzie? Ty mówisz gdzie, tak. Ja w momentach takich stresowych, nerwowych, dzisiaj mam nadzieję, że tutaj się to nie zdarzy, bo jest bardzo miło, robi się lekko senna. Dobrze. I przed samymi egzaminami, już jak zaczęły się egzaminy rano, byłam bardzo zdenerwowana i pomyślałam sobie, a jestem na H, jest dopiero literka A, B, gdzieś się na chwileczkę zdrzemnę. I poszłam na pierwsze piętro, znalazłam otwartą salę, salę numer 3, gdzie stał fotel taki do ćwiczeń i tam na chwileczkę dosłownie przyłożyłam głowę i usłyszałam, że biegają, krzyczą Herman, Herman z nienacka i z taką odciśniętą poręczą jeszcze na policzku wtargnęłam do tej sali, nawet się nie zdążyłam przedstawić, tylko zaczęłam od razu mówić kawałek. To żebraczki od razu charakteryzacja, no. Żebraczka była potem, zaczęłam od razu mówić kawałek z Alicji w Krainie Czarów o nodze, moja noga, ojej, zdumiewające, rozciąga się coraz bardziej, jest coraz dłuższa, o zaraz wejdzie do kominka, z tą odciśniętą poręczą, bez przedstawienia się, fragment taki, który wyglądał, no myśleli, że jestem wariatką dosyć długo, potem mi dali hasło żebraczka do pokonania. Myślę, że gdybym się nie dostała, nie zdawałabym drugi raz. Tak? Nie miałabym. Ale ty sobie w ogóle dajesz zawsze tylko jedną szansę, czy jak? Tak. Wydaje mi się, że i ludziom też, wydaje mi się, że ludzie się tak bardzo nie zmieniają. Jeżeli ktoś mnie mocno rozczaruje... Koniec. Tam mieliśmy jechać, tak? Ale zjedziemy sobie dołem przez Powiśle. Powiśle jest najpiękniejsze. Katarzyna Herman rządzi. Dobrze. I wjedziemy górą. Może ślimakiem? Możemy. Karową. Dobrze. Jest jak w Paryżu. Karową? Dobra. Jedziemy Kasia na cudownie karową. Cudownie przy Bristolu. Oczywiście. Dla Ciebie wszystko dzisiaj. A w aktorstwie się sporo zmieniło od tamtego czasu do dziś? Jeśli chodzi o wyzwania, wymagania, jakość. Znaczy myślę, że samo aktorstwo się nie zmienia tak bardzo. Zawsze to mniej więcej na tym samym polega. Zmieniają się techniki, bo kiedy jeszcze zaczynałam grać, jak kończyłam szkołę, takim wymarzonym teatrem był Teatr Powszechny, gdzie grała i Krystyna Janda, Janusz Gajos, Iza Pasiewicz
I ja się tam też dostałam właściwie od razu po egzaminach. To pamiętam, że były jeszcze, zdarzały się przedstawienia, gdzie na przykład pan Zapasiewicz robił sobie taką charakteryzację do jednego takiego przedstawienia, jak kiedyś, wyobrażam sobie, robił Świderski, czyli w takiej jakby dawnej technice. Teraz już nikt czegoś takiego nie robi. Chociaż ja gram takie jedno przedstawienie, Jakobi Leidenthal się to nazywa, z Jackiem Braciakiem i Michałem Sitarskim, gdzie mam doczepioną wielką pupę. I mamy wszyscy taki makijaż jak Szczerli Czeplina, takie stare, nie makino. Chyba gdzieś to może wraca. Co pewien czas jakieś takie fale się robią, że się gra naturalistycznie, a potem znowu no trochę jak w modzie. Natomiast czy się zmieniły... Zmieniły się chyba te warunki, cały show biznes taki tak zwany wokół. Ty to ogarniesz jeszcze? Próbuję sobie mówić, że trochę nad tym panuję, ale ani nie mam za bardzo wpływu, wydaje mi się, na to, co mi się na mojej drodze przytrafia, bo my rzeczywiście jesteśmy ludźmi do wzięcia, do wynajęcia. Możemy tylko lepiej lub gorzej wybierać, a nie zawsze też jest... A castingi sama sobie wybierasz, czy masz ludzi, którzy ci mówią: Kaśka, warto by skoczyć, zobaczyć? Mam agentkę. Przez te wszystkie lata, przez tą moją drogę miewałam agentkę, potem jej nie miałam, potem znowu miewałam. Różnie to się układało. Teraz jestem z agentką, która mi mówi: tak, jest taki casting, ja na castingi chodzę. Traktuję je jak egzamin, nie przywiązuję się, nie zapalam się pewnie zbyt mocno. Zresztą mam już takie doświadczenie, że te role, które dostałam i wygrałam czasami z castingów, wcale te castingi nie były najlepsze. Wiem, że to decyduje o tym, nie wiem, parę innych rzeczy, to, że musimy pasować z partnerem, że musi to odpowiadać jeszcze producentowi. No, wiele rzeczy się na to składa. Często słyszę, że jestem za stara, albo za młoda, za brzydka, albo za ładna. Ostatnio usłyszałam, że potrzebują twarzy bez historii, a ja mam historię i już za dużo zagram. Czasami słyszę, że za mało zagram do jakiejś roli. Także właściwie nie wiadomo, jak się w tym wszystkim połapać. Ale zobacz, już nie mówię, że jesteś za wysoka, to już coś. No. O Jezusie. A konkurencja jest większa niż była wtedy? Czy jest inna może? Jak to jest? Znaczy... W tym, tak, powiedzmy, w moim świecie, przedziale jest tak, że są osoby już, które grają i są osoby, które się wykruszyły, przepadły, chociaż w tym zawodzie, jak chociażby widać po Agnieszce Mandat, która zagrała teraz u Agnieszki Holland główną rolę, już po 60, to jest dla nas taka nadzieja, że zawsze można na tą ważną rolę trafić jeszcze kiedyś. I to nie jest tak, że jeżeli... Agnieszka Mandat zresztą cały czas wykładała, pracowała gdzieś tam, ale czasami kino, zwłaszcza teatr chyba rzadziej, lubi odkryć nagle aktora, mieć poczucie, że wyciągnięto go jak królika z kapelusza, i wtedy rzeczywiście wszyscy się jakoś na to rzucają, i to czasami idzie bardzo dobrze, czasami to jest tylko 5 minut. Bardzo to jest wszystko zagadkowe. Myślę, że nikt nie ma na to rozwiązania. Rzeczywiście ten świat wokół jest dużo bardziej drapieżny. O, jesteśmy na Powiślu. Teraz podobno młodzi studenci szkoły teatralnej dużo mniej czasu poświęcają na przykład na czytanie książek czy robienie etiud, które rzeczywiście czasami wydawało się, że są bzdurne, bo myśmy ćwiczyli szermierkę, która na przykład do tej pory mi się nigdy nie przydała. Jeszcze, może kiedyś. A dużo częściej siedzą po prostu na korytarzach, na Chełmskiej i czekają na castingi. Te castingi wyłapują, zapisują się, nie wiem, do telenowel, do seriali. Też tych produkcji różnych jest więcej. Kiedy ja kończyłam szkołę, to za chwilę startował Klan i nikt nie wiedział, co to będzie. Co to w ogóle za zjawisko, że będzie telenowela, że jak to, że całe życie? Jezusie, ale on cały czas trwa. I on cały czas trwa. M jak miłość, zresztą do którego trafiły dwie koleżanki z mojego roku, bardzo, bardzo fajne aktorki, dobre. O, przyjechaliśmy na pomarańczowym świetle i obiecałam kiedyś jednemu panu policjantowi, że nigdy tego nie zrobię. Ponieważ raz przyjechałam, on mnie zatrzymał, mnie pouczył i mu to przysięgałam. Więc bardzo cię proszę, nie przejeżdżaj na pomarańczowym świetle. Ale wiesz, bo jak będę hamował, to tak, zabiję człowieka z tyłu naszego realizatora. Mi się fryzura rozpadnie. Ja tylko dlatego, szanowny panie władzo, to zrobiłem. Ale będę pamiętał, będę się pilnował. Natomiast tak jak mówisz o Klanie, o M jak miłość, ale to była jakaś nadzieja, że można będzie zrobić coś innego, zrobić inne pieniądze, czy raczej już wtedy było to myślenie, że serial, a my tu teatr, scena teatralna, to jednak inny poziom. No.
No przede wszystkim my wychodząc ze szkoły, to żeśmy trafiali na głęboką wodę. W szkole siedzi się jak w inkubatorze przez 12 godzin od rana do nocy, co żeśmy tam dłubali. Każdy oczywiście grał główną rolę, Lady Macbeth, bracia Karamazow, to się po prostu od rana do nocy tłukło. I potem nikt nie wiedział, co to znaczy nagle wyjść, puszczają nas w świat i jak sobie z tym wszystkim poradzić, więc ten klan pewnie się wydawał kuszący, czy M jak miłość, gdzie i Dominika Ostałowska z mojego roku i Gośka Kożuchowska przecież trafiły i się wydawał, ale jednak mieliśmy poczucie, że trafić na przykład do filmu, nie wiem, do filmu, do Machulskiego czy do teatru, to jest coś, tak nam w szkole mówiono. Ja do tej pory w to wierzę, że to jest jednak po prostu często ciekawsze zajęcie, nie? Ja nigdy też tej pracy nie traktowałam jako czysty zarobek. Pieniądze są jakoś tak przy okazji najczęściej. Mm-hmm. Czasami też. Czyli ty jesteś pasjonatka raczej. Bo mi się wydaje, że ten zawód tylko tak można robić. Tak, można robić go dobrze, bo można go pewnie robić źle jeszcze i wtedy bez pasji pójdzie, nie? Przepraszam cię, że nie będę jechał jak tu na rajdzie jeżdżą na karowej. Pojedziemy tak spokojnie, dobrze? Jak dorożką. Tak dorożką. Ale żeś wybrała drogę najbardziej chyba pokiereszowaną drogę w Warszawie. Ale rzeczywiście jest tutaj zjawiskowo i pięknie. W ogóle prawie, że idealne miejsce do kręcenia jakichś scen filmowych. Bo zastanawiam się z perspektywy aktora, który musi przyjść do na przykład serialu. Tak. I on siedzi cały dzień w hali, w której zbudowane są te pokoiki, cuda i tak dalej, i tak dalej. To musi być... I jeszcze duble dochodzą do tego, to nie jest łatwa robota. Nie jest to łatwa robota i ja bardzo takich aktorów podziwiam, którzy od wielu lat, często w tej samej hali. Rano, w tej samej hali, w tym samym towarzystwie, a jeszcze z zapałem, to wydaje mi się, że to jest jakaś mordercza praca, bardzo trudna, chyba często mało twórcza, chociaż pewnie są tacy, którzy coś z tego potrafią wydusić. Chociaż dzisiaj, trochę rozmawialiśmy sobie w poniedziałek po Oscarach z ludźmi, którzy mówią, że prędzej czy później na gali rozdania Oscarów trzeba będzie doceniać produkcje, które dzisiaj trafiają na takie platformy jak Netflix na przykład, czy VOD, tak, gdzie serial to jest już jednak coś takiego premium, wiesz. Dobre seriale. No. Tak, pewnie tak. No, u nas ciągle jeszcze te seriale robi się dosyć nieśmiało, chociaż też takie przecież jaskółki się pojawiają. W prawo czy w lewo, pani Kasiu? Może w prawo. W prawo do Dudy, dobrze. Myślałam o Wazie raczej, ale tam nie wjedziemy, prawda? A my możemy, tak. My akurat możemy, mamy... Poważnie, możemy wjechać na Starówkę? Jest na Starówkę? Którędy możemy? Jak ty powiesz mi, gdzie, to ja ci wwiozę. My tu możemy, wiesz, zobacz, wszędzie napisane zakaz, nie dotyczy aut, które mają silniczek elektryczny, więc jedziesz. Cudownie. Więc wracając do tych seriali, które, tak jak mówisz, w Polsce też, Belfer na przykład, wszyscy o tym gadają. Każdy sobie szuka jakiegoś zakończenia. Wydaje mi się, o tym, że jednym z pierwszych takich seriali, przepraszam, że ci przerwę, ale będę tego serialu bardzo bronić, bardzo go lubiłam, to była Ekipa Agnieszki Holland. Gdzie grałaś w ogóle szefową gabinetu politycznego pani premier. Skoro przyjeżdżamy tutaj bardzo blisko i ten serial... Czyli byłaś Beatą Kempą. Nie, to był zupełnie inny rząd. Nie, to na pewno nie ta. To był serial profetyczny. U nas przecież premierem został niejaki Konstanty Turski. No tak, to był inny grany czas. Przez Marcina Perchucia, który był bardzo podobny do Donalda, który dopiero Tuska, który dopiero potem został wybrany. Parę rzeczy się tam sprawdziło, łącznie z przecież bardzo tragicznym finałem. Jak to pusto. Puściutko. Teraz w prawo czy w lewo? Może przejedźmy koło szkoły? Jednak? Na Miodowej, tak dawno tam. Ale zobaczymy. Jechało. Wiesz, co mi się kiedyś podobało? Chodziłem do przecudownej profesor Matyszkiewicz kiedyś. Tak. Uczyć się mówić, bo pani profesor jest w tym mistrzynią świata. I wchodzę do niej, ona mówi, przyjdź do mnie, bo musimy zrobić to w odpowiedniej sali. I co zauważyłem, że ci młodzi wszyscy ludzie z pierwszego roku, oni wcale nie siedzieli z książką, tylko z karimatą. Że oni się przez pierwszy rok uczyli oddychać dobrze, żeby później dobrze mówić. Fajne. Tak, to jakieś takie zajęcia. Miałam zresztą po pierwszym roku dwóje z dykcji u profesora Gawędy i całe wakacje z korkiem od wina. No, pamiętam te czasy. Moja matka mówiła, ale co się tak ślinisz? No mamo, uczę się mówić, żeby było wyraźnie. Tak, to jest ciężka fizyczna robota, bo rzeczywiście są to mięśnie, które jakoś tam trzeba wypracować. No i teraz rano człowiek już przynajmniej musi mniej ćwiczyć, nie? Ale, Jezu, ale budynek jest cudny, miejsce rzeczywiście fajne. I co, serce się raduje, czy nie? Wiesz, bardzo długo nie mogłam do tej szkoły wejść po tym, jak ją skończyłam. A teraz parę razy ostatnio zajrzałam, bo był i festiwal teatru, telewizji, Teatroteka tutaj w tym budynku. I już jest spokojniej. No, ta szkoła nie była łatwa, albo ja byłam jakoś wtedy za młoda i nie umiałam z niej skorzystać. Jakaś taka byłam zbuntowana i wydawało mi się, że bardzo chcą mnie profesorowie złamać, a oni... Myślę, że dopiero teraz mogłabym chodzić do szkoły. A uczyć taka mogłabyś? Szkoła dla dorosłych...
coraz, tak, dostałam już taką propozycję, chyba raz czy dwa razy i się nad tym zastanowiłam. Na początku bardzo mnie to rozśmieszyło, ale potem pomyślałam, że też mogę na tym skorzystać. Mhm. Więc może za jakiś czas, czemu nie? Ale masz cierpliwość? Masz trochę cierpliwości? Nie mam pojęcia, chyba nie. Do swoich dzieci średnio, no. Ale to nie są moje dzieci. Nie swoje dzieci uczy się trochę podobno cierpliwiej. A to poza tym nie są już dzieci, ale oni też dużo dają, podobno. No podobno, właśnie. Bo trzeba pewne rzeczy też samemu sformułować, trochę się do tego przygotować, zadać sobie pytanie, odpowiedzieć. No, nie, ale miałabyś chyba... ich uczyć aktorstwa, czy... Mm-hmm. Tak? Ale a jest też jakaś... nie dykcji, no, nie. A jaka jest dzisiaj złota zasada, żeby być dobrym aktorem? Bo może jej wcale nie ma. Myślę, że nie ma jednej zasady, bo każdy, tak jak nie ma jednej zasady w wychowaniu dzieci. Każdy jest trochę inny i chyba najlepiej, jeżeli się jakoś indywidualnie do tych ludzi podchodzi. Jeden jest zamknięty, zasupłany. No sama wiem, jak tą szkołę przechodziłam i miałam wrażenie, jak mi profesor powiedziała, ojej, no właśnie jeden dał mi zero za warunki, więc oczywiście mnie to zblokowało. Pomyślałam sobie, w kapturze, jak, co ja teraz zrobię, tyłem będę grała może, a przecież chcę to robić. A z kolei moja ukochana profesor Maja Komorowska, która bardzo mnie chyba wspierała i dawała mi główne role i bardzo mi pomagała, jak mnie tam jakoś czasami chcieli wyrzucać. Bardzo jej dużo zawdzięczam. Ja, Kasia, masz takie duże ręce, to królową... Trudno ci będzie zagrać długie rękawy, Kasia, bo wiedziałeś zawsze o długich rękawach. No i czasami z tej porady skorzystałam, a czasami już o niej też zapomniałam. Więc zależy, jak się do tego młodego człowieka podchodzi. Myślę, że zawsze to trzeba indywidualnie. Ja bym namawiała jednak na chodzenie na wystawy, czytanie książek, oglądanie filmów i rozwijanie wrażliwości. Tylko w social mediach, no proszę cię, wiesz, oni muszą. A Instagrama byś im jakoś ogarnęła? Snapchata byś im ogarnęła, żeby się mogli zareklamować, wiesz, no. Dlaczego się pomylił pan z kopertą na Oscarach? Bo dlaczego? Podobno robił zdjęcia na Instagrama, wrzucał, zamiast pilnować kopert, no. Ale to dojrzały facet w ogóle z firmy, która nie powinna tego robić. No więc wiesz, to jest dzisiaj taka pokusa, że dzisiaj właśnie jak sobie rozmawiamy czasem z aktorami, bardziej aktorami niż reżyserami, to dzisiaj jednocześnie musisz grać i auto się promować w jakimś sensie, prawda? Chyba, że to jest przesada. Może nie trzeba, a oni to robią na potęgę. No właśnie nie wiem, mam mieszane uczucia. Skoro wszyscy się tak bardzo intensywnie promują, to przecież te komunikaty już chyba się jakoś wyblakły, chyba nie przechodzą. Tych komunikatów jest tak strasznie dużo. Nie wiem, ja zostałam namówiona od jakiegoś czasu, od paru miesięcy prowadzę tak zwanego fanpage'a i rzeczywiście prowadzę go i coś tam wrzucam czasami, bo wydaje mi się, no kto... Napisałeś dzisiaj, że jedziesz rano pojeździć, nie. Pogadać? Nie, no to fanpage niedopieszczony. Niedopieszczony, nie mam jeszcze takiego refleksu, ale za każdym razem mam poczucie, że jednak zaśmiecam trochę tę rzeczywistość. Jeżeli nie wyrzucamy plastikowych butelek, to czemu ciągle wrzucamy jakieś idiotyczne zdjęcia i newsy? To jest jednak inne pokolenie. Tak? No. Nie, ale to dobrze. Wydaje mi się, że to jest fajne, że... Nie, ale to działa trochę jak mówiłaś, jak sinusoida, jak moda. Raz się gra tak, raz się gra tak. Dzisiaj wszyscy to robią, za chwilę pewnie myślę, że tak. Wyrzucimy przestanie, tylko komórkę. Dzisiaj jest bardziej pytanie, co jak nie to. No bo, kurczę. Nie wiem, może skupienie, może rozmowa z drugim człowiekiem. Znowu teatr, tylko jedno światło. Może hodowanie bakłażanów w krzakach gdzieś. Może znowu jedno światło, ascetyczne, minimalistyczne, słowo, skupienie na słowie. Może. Kurczę. Nie wiem, to brzmi w tej chwili jakoś nieprawdopodobnie, ale wcale się nie zdziwię. Przecież tak było, że jeżeli powstało, jak w momencie, kiedy powstało kino, wszyscy mówili, że teatr zdechnie, padnie. Wcale nie, ludzie ciągle chodzą do teatru. To samo było z książkami. Chociaż i to nawet nie tylko w Warszawie, bo jak słyszę aktorów, którzy opowiadają o tym, że są permanentnie w trasie, bo w każdym małym mieście dzisiaj, a to jakaś sala została przerobiona na teatr i ludzie chcą tam pójść i zobaczyć kogoś z Warszawy, powiedzmy w cudzysłowie, ale jednak idą, kupują bilety, są świadomi i to jest fajne. Chyba też jesteśmy już społeczeństwem takim coraz bogatszym, stabilniejszym i szuka się wtedy już nie tylko chleba, ale właśnie też igrzysk innych rozrywek. I to chyba jest teraz ten etap. Rzeczywiście nie mam poczucia, że w teatrach, oczywiście w teatry się też zmieniły, nie mówi się już. No tak, ale publiczność ciągle jest. No ciekawa jestem, jak to się będzie rozwijało. Wczoraj, kiedy Olga Tokarczuk była tutaj z nami, rozmawialiśmy sporo o Pokocie, ale mówiła, że jej początek spotkania z Agnieszką Holland był trudny, że one potrzebowały czasu, żeby się dotrzeć. A twój? Z Agnieszką Holland? Dotarłam się z nią przy ekipie i tam było dużo możliwości, bo żeśmy chyba mieli 100 dni zdjęciowych. Robiliśmy to właściwie jak duży film.
z Agnieszką Holland, Kasią Adamik i Magdą Łazarkiewicz, to były trzy reżyserki. Więc tam rzeczywiście żeśmy się poznali, ona ma taki talent, Agnieszka, wydaje mi się, że bardzo potrzebny u reżysera, że potrafi dobrać ekipę, ludzi, którzy się naprawdę lubią. I tam z Krzysiem Struńskim, Rafałem Maćkowiakiem, właśnie Marcinem Perchuciem, myśmy byli drużyną. Więc żeśmy się docierali w warunkach bardzo takich fajnych i twórczych. Potem był Janosik, z kolei wyjazd w góry, w Tatry. Też bardzo ciekawe spotkanie. Ale przy tym pokocie było tak, że Agnieszka była bardzo... ona się denerwowała. Czy wiedzieliśmy, że chce zrobić film trochę inny, jakiś taki niekonwencjonalny, nie taki, jakiś taki inny. Też zrozumiałam, że to jest film trochę o niej, czyli traktuję ten film bardzo osobiście. Więc rzeczywiście było nerwowo. Te zdjęcia letnie, od których zaczynali, były nerwowe, chociaż warunki były przyjemniejsze i łatwiejsze, bo szukali konwencji, a potem zimą z kolei pojawiło się śnieg, pojawiły się zwierzęta, więc z kolei było fizycznie trudniej, ale już mniej więcej wiedzieliśmy, jak ten film robić, Agnieszka wiedziała. Nie było łatwo, ale ja na Agnieszkę, broń Boże, nie mogę jakoś narzekać. Nie, Olga też nie narzekała, tylko właśnie mówiła, że ta współpraca jest trudna, bo masz dwa wybitne charaktery. Agnieszka wie, tak, czego chce, ale myślę, że każdy aktor w Polsce i nie tylko w Polsce, wielu aktorów poza Polską też marzy o tym, żeby się z nią spotkać. No to jest przecież fantastyczna reżyserka i nawet zagranie małej sceny w filmie u niej to zawsze jest ciekawe zadanie. Ona mnie też jakoś jeszcze tak bardzo wzrusza jako kobieta, bo wydaje mi się, że jest silna bardzo. Mówi swoim głosem, a jednocześnie jest taka bardzo krucha, no więc mam takie z nią jakieś takie... Trochę mi moją mamę przypomina. Ale powiedziałaś o tym, że wiedzieliśmy, czy Agnieszka wiedziała, jaki film chce zrobić. To jest tak, że macie okazję, czy reżyser daje tę szansę swoim aktorom, że im mówi na początku o tym, co chce robić, czy dostajecie scenariusz, wy najpierw się wypowiadacie, później ona sobie dostosowuje was do siebie, czy jak to jest? Przegadujecie sobie ten film w całości, czy to są tylko twoje klimaty? Różnie. Są reżyserzy niestety tacy, którzy sobie wszystko wymyślają w domu, tacy też są i czasami się to udaje, jeżeli są bardzo precyzyjni, ale wtedy my się czujemy trochę jak manekiny, jakbyśmy tylko wypowiadali słowa, wykonywali polecenia. A Agnieszka Holland bardzo dużo bierze z tego, co się wokół dzieje, reaguje, jest intuicyjna też, zbiera, nie wiem, z tego, jaka jest aura, jaki jest aktor, potrafi go też jakoś czasami docisnąć i sponiewierać. Aktorzy zresztą bardzo lubią być sponiewierani, takie mam doświadczenia, lubią, jeżeli się z nich wyciśnie coś więcej, niż by tylko tak łatwo mogli dać, co jest u nich takie oczywiste jakieś i pierwsze. Więc Agnieszka rzeczywiście wyciska, ale rozmawia. Łatwo się z nią pracuje? Ja lubię bardzo. Lubisz wymagających reżyserów? Tak. No tak, w sumie jak się spotykacie, żeby zrobić coś dobrego, to czuję nie ma też, czasu że na stratę, jakieś granice w sobie. Tutaj miałyśmy chyba przy takiej scenie, miałam taką scenę nocną przy samochodzie, gdzie chyba była jakaś największa ilość dubli. Oczywiście w pewnym momencie miałam wrażenie, że w ogóle się nie nadaje na aktorkę i nie umiem tego zrobić i nie wiem, o co chodzi. Nie umiem się przestraszyć, jak to nie umiem się przestraszyć? A ona cisnęła jeszcze dalej i jeszcze mocniej, więc miałam w końcu jakiś taki dygot, było jeszcze zimno, była noc i pomyślałam sobie, ale jednocześnie gdzieś tam coś tam z tyłu głowy mówiło, bardzo dobrze, ten dygot wykorzystamy, to się może przydać, więc ja wiem zawsze, że ona wykorzystuje to w sprawie. To nie jest tak, że to jest jakiś taki sadyzm czy toksyczna kobieta, która wyciska coś dla jakichś takich emocji, nie wiem, napięć niezdrowych. Nie, to zawsze jest jakieś zadanie. I nauczka też? Później, na przykład po takim filmie, ty potrzebujesz czasu, żeby sobie z roli wyjść, z planu wyjść, tak mentalnie też? Czy to dosyć szybko się odbywa? U mnie się to odbywa dosyć szybko, zdejmuję kostium i właściwie zapominam, ale bardzo mi w tym pomaga rodzina. Myślę, że jeszcze tam parę lat temu, jak nie miałam dzieci, to z teatru wychodziłam i chodziłam z tym. Musiałam to rozchodzić. Często na przykład wracam z teatru na piechotę, szłam też do teatru na piechotę przez most, na przykład Świętokrzyski do Powszechnego, żeby jakoś w to... No,
15 minut, 20. Z pięknym widokiem, więc nie jest źle. Z pięknym widokiem, więc nie jest źle. A teraz, szybciej wydaje mi się to wszystko się dzieje. Zdejmuję kostium. O, jesteśmy na miejscu. Ale widzisz, przejechaliśmy się po twojej Warszawie. Byliśmy w miejscach, które, jak zrozumiałem, lubisz. Są zakazane. Więc Powiśle jest twoje. Powiśle jest moje, a przez krakowskie przedmieście mogę jeździć tylko z panem. Naprawdę. Bardzo dziękuję, Kasiu, za spotkanie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Katarzyna Herman rano z nami. Wszystko, co ci pozwoli nie zachorować, już jest bardzo blisko samochodu, więc będzie dobrze. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Do zobaczenia.